Zakłady Mięsne Grot zapraszają na sezon grillowy bez azotynu sodu. Rozkoszuj się pysznymi produktami stworzonymi specjalnie z myślą o nieskazitelnym grillu. Kiełbasą bez E, kaszanką, kiełbaskami parzonymi ekstra, kiszką ziemniaczaną oraz wieloma innymi produktami. Dostępnymi tylko w delikatesach mięsnych Grot, mieszczących się w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 32D, Tuwima 20, Długiej 10 i Aleksandrowskiej 13/15. Grot. Przyjemność grillowania bez azotynu sodu. Jest środa, 6 maja, Klaudia Muszyńska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. A dziś w wydarzeniach m.in. Zakwitły kasztany, a to znak rozpoczętych egzaminów dojrzałości. Zgierscy abiturienci nie mieli większych problemów z polskim i matematyką. W sumie polski nie był aż taki trudny. No super poszło. Matematyka była dość prosta, moim zdaniem. Ogólnopolski Dzień Godności. Niepełnosprawni intelektualnie zgierzanie spotkali się w mieście Tkaczy. Tu chodzi o to poszanowanie godności, jaka by nie była. Godności po prostu żadnemu człowiekowi odebrać nie można. W poniedziałek do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 300 tysięcy maturzystów w całej Polsce. Swoje zmagania rozpoczęli od języka polskiego na poziomie podstawowym, gdzie musieli zmierzyć się m.in. z lalką Bolesława Prusa. Kolejne dni to obowiązkowe testy z matematyki oraz języka obcego. Jak z najważniejszym egzaminem w życiu radzą sobie zgierscy maturzyści, sprawdzała Emila Okupska. Chłodna i nieprzyjazna aura nie sprzyjała zakwitnięciu kasztanów podczas zeszłorocznych matur. Jednak w tym roku dość wysokie temperatury sprawiły, że drzewa te zakwitły jeszcze pod koniec kwietnia. Czy w takim razie maturzyści mogą liczyć na pewne szczęście i już nie muszą przejmować się wynikami swoich egzaminów? Z pewnością jest to marzenie niejednego z nich. Tegoroczni abiturienci są pierwszym rocznikiem, który w szkole ponadgimnazjalnej uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Dlatego też ich matura ma nową formułę. Jednak jak do tej pory, podczas egzaminów, chociaż od strony formalnej, nie było żadnych komplikacji. Pierwsze dni matur przebiegają spokojnie, nic się nie dzieje, żadnych incydentów nie ma. Młodzież o tej porze, o której powinna zaczynać, zaczyna, o tej porze, o której powinna kończyć, kończy. Są zadowoleni, myślę, że dalej będzie tylko lepiej. Wpływ wolnej woli na los człowieka na podstawie lalki Bolesława Prusa i wiersz amerykańskiej poetki o utracie. Takie były tematy do wyboru na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym pisanej przez licealistów. Wszyscy maturzyści rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym tekstów. W sumie polski nie był aż taki trudny. Można było się coś takiego spodziewać, tylko trochę zdziwienie było, że nie było żadnego zadania zamkniętego, tylko było wszystko, trzeba było samemu napisać. A polski myślę, że dobrze mi poszedł. Wybrałam lalkę. Więc no coś tam napisałam, mam nadzieję, że zaliczy. Polski moim zdaniem też był dość prosty, chociaż w sumie no taki trochę gorszy od matematyki, ale nie było też źle. Kolejny dzień to starcie z królową nauk, czyli matematyką. Ta jednak przysparza nieco więcej stresu i niepokoju niż język polski. I tu również nastroje tuż po opuszczeniu sal wśród zgierskich licealistów były bardzo różne. Dla mnie była jednak trudna. Mam pewne problemy z matematyką, więc dla mnie pewne zadania zrobiłam, tak, ale w niektórych musiałam się trochę namęczyć. Myślę, że to był najtrudniejszy egzamin. Najgorszy jak dla mnie. Oczywiście zadania końcowe nie należały do zbyt łatwych, no ale mam nadzieję, że pójdzie to dobrze i że zdam i będę miał udane wakacje. Z matematyki dosyć taka, zamknięte były proste, natomiast otwarte trudniejsze. No super poszło. Matematyka była dość prosta, moim zdaniem. Wrażenia uczniów są bardzo różnorakie, od takich bardzo pesymistycznych, że poszła źle, a również uczniów, którzy mówili, że nie było tak źle. Z rozmów z uczniami wskazywali, że było w zadaniach zamkniętych bardzo dużo zadań z funkcją liniową, a więc tak de facto mówiąc trochę poziom gimnazjum, a więc raczej sama matura nie powinna sprawić trudności, żeby ten próg 30% uzyskać. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się o godzinie 9 i trwał dokładnie 170 minut. Po tym czasie uczniowie zmuszeni byli zakończyć pisanie. Aby go zaliczyć, trzeba uzyskać 30%.
A już jutro odbędą się egzaminy z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, w piątek natomiast z matematyki również rozszerzony. Kolejny tydzień to już pierwsze zmagania z egzaminami ustnymi. Na świecie żyje ponad 550 milionów ludzi niepełnosprawnych. W każdym kraju przynajmniej jedna osoba na 10 jest upośledzona fizycznie, umysłowo lub wykazuje zaburzenia w sferze zmysłów. Mimo to wciąż bardzo często takie osoby spotykają się z różnymi przeszkodami, trudnościami i dyskryminacją. Dominują przede wszystkim bariery mentalne, takie jak stereotypy. Pomocne w zmianie sposobu myślenia zdrowej części społeczeństwa są organizowane w całej Polsce Dni Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 roku i chociaż to święto przypada oficjalnie na 5 maja, to jednak jest on obchodzony przez cały miesiąc. Również i ta data nie została wybrana przypadkowo, dlatego że jest to również Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Staramy się zawsze te obchody obchodzić w gronie mieszkańców, czyli w gronie środowiska lokalnego. Ostatnie 2 lata obchodziliśmy je na terenie naszego ośrodka na Chełmach, ale to też z tego powodu, żeby się zaprzyjaźnić z mieszkańcami tej dzielnicy, która nas bardzo wspiera. Tu chodzi o to poszanowanie godności, jaka by nie była. Godności po prostu żadnemu człowiekowi odebrać nie można. Godności do życia, do tych godnych warunków. I tutaj jako rodzice, terapeuci walczymy o te prawa dla naszych dzieci i dla naszych podopiecznych, z którymi na co dzień pracujemy. Jak co roku z okazji Dnia Godności, Zgierskie Towarzystwo na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało specjalny piknik, na którym nie zabrakło podziękowań dla wszystkich przyjaciół oraz sympatyków tej organizacji, a do tego całe spotkanie uświetniły występy osób niepełnosprawnych. Również każdy zgierzanin miał szansę podziwiać twórczość osób upośledzonych umysłowo, bo to właśnie malowanie czy rysowanie jest jedną z najlepszych form terapii dla nich samych. Wszystko jest z pamięci malowane. Robię na szydełeczku, robię te kwiaty, też są moje, natomiast mówię, bez wsparcia kierownictwa i personelu ja bym tego nie zrobiła. Jest to takie dla ludzi chorych odskocznia od tego, co, jak to powiedzieć, co boli. Jednak nie tylko malowanie obrazów może być pomocne dla chorego, ale na przykład uprawianie sportu. To również doskonała forma rehabilitacji kształtowania osobowości osoby niepełnosprawnej. W Zgierzu od 2 lat funkcjonuje drużyna piłkarska osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zespół działa w wyniku porozumienia Fundacji imienia Brata Alberta oraz klubu piłkarskiego. Takim ogólnoglobalnym przykładem dla całego kraju, ponieważ ta drużyna to pierwsza w Polsce, za nami poszły inne kluby piłkarskie, takie jak Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław i Lech Poznań. 14 zawodników liczy drużyna, trenujemy raz w tygodniu, ale będziemy trenowali 2 razy w tygodniu ze względu na dużą liczbę chętnych. Takie działania z pewnością przyczyniają się do rozwoju duchowego oraz fizycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wciąż jednak mimo dużych zmian w stosunku społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością intelektualną, nadal warto prowadzić takie i podobne działania edukacyjne. W latach 70. budynek OSP na Proboszczewicach tętnił życiem. Był centrum spotkań dla mieszkańców wsi, która w tym czasie nie była jeszcze częścią Zgierza. Wyremontowany przez mężów gospodyń wiejskich służył ludziom. Od kilku lat stoi zamknięty i stał się źródłem konfliktu między urzędującą w nim Ochotniczą Strażą Pożarną a Radą Osiedla. Każda ze stron utrzymuje, że chce służyć ludziom i chce budynek remontować. Dlaczego zatem nie można połączyć sił? Justyna Zielińska. Budynek przy ulicy Podgórnej 1/3 dziś stoi pusty i zamknięty. Ale jeszcze przed weekendem majowym na jego terenie zrobiło się bardzo gorąco. I to nie z powodu ognia, choć mieści się tam Ochotnicza Straż Pożarna z Proboszczewic, a za sprawą działań, jakie podjęli osiedlowi radni, którzy postanowili zawalczyć o to miejsce i powołać je na nowo do życia. W asyście urzędników służb mundurowych otworzyli drzwi do budynku. W tej chwili pan prezydent, władze miasta przyprowadziły tutaj odnośne służby, aby ten stan prawny przywrócić, czyli aby umożliwić Radzie Osiedla korzystanie z tego budynku. Który pamięta czasy spotkań osiedlowych radnych, a także organizowane przez koło gospodyń wiejskich, wesela, sylwestry, spotkania mieszkańców. Teraz sale niszczeją, stoją puste. Straż pożarna, która mieści się w części budynku, choć tłumaczy, że remont planuje, nie podjęła żadnych działań w tym kierunku. Jest w trakcie remontu, to ma być otwarte. No nie, ale to 2 lata, proszę pana, remont.
a jak nie ma środków? Dlaczego zatem strażacy nie chcą skorzystać z pomocy, jaką oferują radni osiedlowi, którzy chcą współpracy? Rada osiedla, widząc, co się dzieje na tym terenie i co się dzieje z tym budynkiem i w jakim stanie jest ten budynek, postanowiliśmy, że my, jako Rada osiedla, chcemy przejąć część tego budynku, wyłączając ten budynek, który jest stricte pod straż przewidziany, część tego budynku. I chcemy ten budynek doprowadzić do należytego porządku. My słuchamy, proszę Państwa, mieszkańców tej dzielnicy i to jest ich wola. I my to chcemy spełnić, tą ich wolę. Oni po prostu oczekują, żeby to zaczęło żyć. Prezes Ochotniczej Straży, który wciąż ma klucze do budynku, zamknął miejsce na kłódkę, a komentować sytuacji jeszcze nie chce. Urząd Miasta utrzymuje, że ma prawo do lokalu, pokazując przy tym odpowiednie dokumenty. Te zapisy jednak nie przemawiają do obecnie zajmujących budynek strażaków ochotników. Lokal przy Podgórnej stoi zamknięty, a próby negocjacji jak na razie kończą się niczym. I stała się jasność. Po naszych wielokrotnych interwencjach gazowe latarnie w mieście Tkaczy znowu świecą. Po tym, jak szybko okazały się awaryjnym bublem, na ulicach Parku Kulturowego zapanowały egipskie ciemności. Władze miasta zdecydowały się na ich naprawę kosztem 100 tysięcy złotych. Emila Okupska sprawdziła, czy wraz z uruchomieniem lamp na klimatycznych uliczkach miasta Tkaczy można mówić o oświetlanej przyszłości tego miejsca. Odnowione domy tkackie, bruk na ulicach i latarnie na wzór tych z XIX wieku miały sprawić, że ulice Narutowicza i Rębowskiego zaczną tętnić życiem i przyciągać turystów. Jednak klimatyczne gazowe lampy szybko zaczęły wysiadać jedna po drugiej. Ciemności bardziej odstraszały niż zachęcały do zwiedzania miejsca, które miało być wizytówką Zgierza. Po roku życia w mroku mieszkańcy tej części miasta doczekali się ich naprawy. Na swoje miejsce powrócił także zegar słoneczny zainstalowany w pobliżu starego młyna. W pierwotnej wersji jego wykonanie było tak słabe, że tuż po oddaniu skweru po prostu odpadł z cokołu. I to chyba tyle, jeśli chodzi o jasne strony tego miejsca. Zgierzanie coraz częściej podnoszą głosy, że na miasto Tkaczy zwyczajnie nie ma pomysłu. Według wielu, w tym także miejskich radnych, miejsce to stało się zapomnianą dzielnicą i daleko jej do marki turystycznej miasta, jaką miało być w założeniach. Jakieś imprezy, coś, a teraz od czasu do czasu tylko. No, powinno być dużo rzeczy, na szczególności dla dzieci. No tutaj gdzie mają się bawić? Trzeba chodzić do parku. Być imprezy, tak? Bo tu raczej jest mało młodzieży, no jest, przyjdzie sobota, niedziela, nie ma gdzie wyjść, prawda? Moja interpelacja spowodowana jest tym, że po prostu od kilku tygodni przychodzę tutaj do tak zwanego miasta Tkaczy i interesuję się, co tu się dzieje. Mianowicie stwierdziłem, że prawie że nic tutaj się nie dzieje i to w ciągu tygodnia, ale również w weekendy. W związku z tym, wiedząc o tym, że jest tu zatrudniona pewna grupa ludzi, no chcę wiedzieć, jakie są koszty utrzymania tego miasta Tkaczy, ile ludzi pracuje. Obecnie na terenie Parku Kulturowego miasta Tkaczy oddelegowanych do działań związanych z rozwojem miasta Tkaczy jest dwóch pracowników etatowych plus pół etatu dla osoby technicznej, która no, dokonuje bieżących napraw i niezbędnych prac związanych z funkcjonowaniem miasta Tkaczy. Czy to jest dużo, zostawiam Państwa ocenie. Podczas gdy urzędnicy nie mają sobie nic do zarzucenia, fakty zdają się potwierdzać zarzuty mieszkańców. Pracownicy miasta Tkaczy urzędują w tych samych godzinach co magistrat, a zatem od 8 do 16. Tym samym uniemożliwia to w praktyce korzystanie m.in. z sali konferencyjnej znajdującej się w jednym z odrestaurowanych domów tkackich. Podobnie ma się sytuacja w przypadku hostelu. Albo nie ma komu przyjąć gości, albo zrobić im śniadania. Restauracja tam funkcjonująca działa w kratkę i trudno się dziwić, gdy mało kto do niej zagląda. Samo miasto Tkaczy to kilka odnowionych obiektów, niestety rozrzuconych po całym kwartale i wciśniętych pomiędzy bloki i walące się kamienice, w tym jedną nadającą się do natychmiastowego wyburzenia po wybuchu gazu. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli w Parku Kulturowym nie przybędzie turystów, to Zgierz będzie zmuszony oddać przyznane na rewitalizację tej dzielnicy środki. Do tej pory nie pozyskaliśmy środków finansowych na organizację stricte imprez na terenie miasta Tkaczy, raczej na rewitalizację tego miejsca, na promocję tego miejsca i na aktywne działanie tego miejsca.
Oczywiście był sezon zimowo-jesienny, co z pewnością spływało na to, że tych działań animacyjnych, widoczności na ulicy, na terenie Parku Kulturowego może było mniej. Natomiast w porównaniu do poprzednich lat poziom imprez czy liczba imprez jest porównywalna, więc to nie jest tak, że diametralnie mniej dzieje się teraz na terenie Parku Kulturowego. W ramach funduszy norweskich na terenie dawnego miasta Tkaczy odtworzono część historycznej zabudowy w obrębie ulic Narutowicza i Rębowskiego wraz z rekonstrukcją XIX-wiecznego charakteru obu ulic. Odrestaurowane zostały 4 drewniane domy tkaczy pochodzące z lat 20. XIX wieku, w tym 3, które przeniesiono z innych rejonów miasta. To jednak wciąż niewiele, by mówić o turystycznej atrakcji. By był to skansen podobny do tego w Łodzi przy Białej Fabryce, należałoby wyremontować pozostałe budynki. Na dalszą rewitalizację tego miejsca nasze miasto nie posiada niestety środków finansowych. Czy zatem wraz z ponownym włączeniem gazowego oświetlenia ulic można mówić o świetlanej przyszłości miasta Tkaczy? Losy niedoszłej perełki promocyjnej Zgierza wydają się być bardzo niepewne. Skwer przy zbiegu ulic Popiełuszki i Łódzkiej jeszcze do niedawna był miejscem, gdzie wśród zieleni stały ławeczki. Biegł tam także chodnik, po którym mieszkańcy idący od Kuraka przechodzili tak zwanym skrótem w stronę centrum. Teraz biegnie tam ścieżka z piasku, a płyty chodnikowe i miejsca do siedzenia zostały rozebrane. Choć nie były w złym stanie, już ich nie ma. Sprawdziliśmy, czy i dlaczego tak szybko zmieniła się koncepcja na zagospodarowanie tej przestrzeni. Miejsca jak to służą głównie jako punkt, gdzie można wyjść z psem lub usiąść na ławeczce, gdy w całodniowym marszu po mieście musimy odsapnąć przez kilka minut. Dodatkowo jako zielona przestrzeń odpoczynku dla oka, szczególnie osób idących ulicą Łódzką. Jeszcze niedawno znajdowały się tam ławeczki, na których można było usiąść. Dziś piasek przypomina tylko o leżących tam płytach chodnikowych. Czy władze miasta podjęły nową decyzję co do dalszego przeznaczenia tej przestrzeni? Nieruchomość w całości została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego w 2013 roku. Ten skwer jest częściowo ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego. Co za tym idzie, wynika cel, jaki działka ta będzie spełniać w przyszłości. Jest to cel produkcyjno-usługowy i prywatny inwestor będzie musiał ją w ten sposób zagospodarować. Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Co z ławeczkami i roślinami, które znajdowały się na tym terenie? Część tych nasadzeń, które dały się przesadzić, żeśmy to zrobili i przesadziliśmy do parku miejskiego, natomiast ławeczki były niestety trwale związane z gruntem i one uległy likwidacji. Niemniej jednak przy wycenie działki zostało to wliczone w koszty i ujęte w całkowitej kwocie sprzedaży. Wykopane rośliny natomiast będą służyły teraz zgierzanom spacerującym po parku. Sam skwer jest jeszcze wykorzystywany przez przechodniów, ale dalsze losy będą zależały już od prywatnego inwestora. Kiedyś grał w hokeja i pływał. Teraz pozostał wierny już tylko tej drugiej dyscyplinie. Jego pasje stały się sposobem na długowieczność i dobrą formę. Mimo imponującego wieku jeździ na zawody i wygrywa, ustanawiając nowe rekordy. Można go spotkać na basenach nie tylko Zgierza, ale w całej Polsce, a nawet Europie. Kazimierz Mrówczyński, nestor zgierskich sportowców. O jego recepcie na dobrą formę oraz wspomnień z życia małego chłopca wysłuchała Justyna Zielińska. Kazimierz Mrówczyński to aktywny sportowiec, który mimo swojego wieku nie rezygnuje ze swoich pasji. Jego kariera pełna jest sukcesów. W wodzie i na lodzie czuje się wyśmienicie. Ale co było początkiem sportowych aktywności? Było pływanie. Początek tego to jeszcze ze szkolnej ławy. A później w Borusie pływałem, bo jak wie pani, kiedyś jak na takie szkolne zawody, to Boruta miała kiedyś dość dobry klub pływacki, taki, co się liczył w Polsce. I oni wybierali tych chłopaków ze szkoły, między innymi ja wybrałem, nie tylko mnie, bo jeszcze wielu innych. No i pływałem w Borucie do 1939 roku, jako młodzieżowy. I tam już zdobywałem parę dyplomów, jak to w młodzieżowych konkurencjach tam. No i okupacja, przerwa i po wyzwoleniu w Borucie jeszcze pływałem do 1947-1948 roku, bo pierwsze mistrzostwa polskie, jakie byli pływackie w Polsce, to byli w Poznaniu. I ja tam byłem na tych mistrzostwach. Pływałem i hokej był. I trzeba było wybrać. Ja pływałem do... No tak w klubie to pływałem już tak w kratkę i później hokej był tylko, bo już hokej dominował u mnie więcej. Ale i tu, bo kiedyś
zima była dla hokeja. Dzisiaj to są lodowiska, prawda? Śliczne lodowiska, można grać na okrągło. A kiedyś to zima do hokeja, a lato do pływania. Pan Kazimierz sukcesy zaczął odnosić jako mały chłopiec. Wśród dyplomów znajdują się te z lat 40., a tym, z którego jest dumny w sposób szczególny, to dyplom z 36. roku z zawodów szkolnych pływackich. Za okupacji harcerze. To była taka paczka tutaj, żeśmy, to nas było 7, same harcerze i tak żeśmy zostali do końca wojny, a po zwoleniu stworzyliśmy klub HKS Zgierz. Pierwszy klub hokejowy w Zgierzu. Ale po jakimś czasie, nie wiem, 48 rok, rozwiązali harcerzy, starszych harcerzy rozwiązane, bo wie pan, jaki to było? To było, no, nie za bardzo im się to trzymało kiedyś tym naszym politykom, że harcerze jeszcze tego i przeszli wszyscy do włókniarza. I od razu włókniarz był drużyna dobra. Jak miałem 42 lata, to skończyłem w hokejach. Dziadkiem na boiskach byłem. Jak ja chciałem na mecz, to dziadek jest. No. I później nie pływałem długo. Pływałem tak sobie, wie pani, na maratonach pływałem tu w Łodzi, troszeczkę maratony takie, ale przerwałem pływanie dopiero w 81-82 lata. Miałem to, namówił do mnie mojego kolegi syn, taki Włodzimierz Przytulski, czy ja bym nie pływał w tych mastersach i się zgodziłem. Kazimierz Mrówczyński jest jedynym, który pływa w tym wieku i można by pomyśleć, że czas, w jakim przepływa basen, nie będzie miał znaczenia. To jednak jego ambicje każą mu poprawiać już ustanowione przez siebie rekordy. Jak sam mówi, nie robi tylko tego dla medali. Bo podobno jak teraz na Mistrzostwach Świata, to w pierwszej czwórce czy trójce się mieszczę na Mistrzostwach Świata. Ja tylko treningi pochodzą, jeszcze drudzy chodzą na siłowni, no to ja tego nie chodzę, żebym sobie krzywdę zrobił. Przecież na siłowni można sobie krzywdę zrobić. Pływam sobie dla zdrowia, jak to się mówi. No. Dlaczego warto pływać? Pani wie, że ja są różne schorzenia. Ja nie cierpię ani na różne tego kręgosłupa, ani nic. Tu jest właśnie całe. Ja jeszcze nie wiem, co to tam za jakieś kręgosłupy, czy boli, bo w pływaniu kręgosłup pracuje. I tu jest zaleta. Ja to powiedziałam, że każdemu, jak ktoś ma tylko kręgosłup, niech pływa. W krew weszło pływanie, już wie pani. W krew weszło. Jak ja bym został się, to się źle czuję. Dlatego też pływanie jest stałym elementem dnia codziennego Kazimierza Mrówczyńskiego, który na basenie spędza każdą wolną chwilę. Dziś w wydarzeniach to już wszystko. Zaraz po nich zapraszam na kolejny odcinek autorskiego programu Justyny Zielińskiej Na Trzepaku, dedykowanemu młodszym naszym widzom. Zachęcam także do oglądania naszych programów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz w serwisie YouTube. Ja spotkam się z Państwem w piątek o stałej porze. Do zobaczenia! Może jestem naiwna, ale wierzę w bajki. Umieram. Cóż za piękny film. Lepszy niż w Nowym Jorku. Niesamowity. Pierwszy dzień wiosny. W porządku. Przegrani dymają do domu piechotą. Cały świat. Cześć. Let go.
Bambino, Dino, Bambino. Ton, 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 teta, cielo, teta. To jest niebo w gębie! So if you're feeling down and out, and your head is filled with doubt, chill out, stay cool, relax, let go. Chill out, stay cool, relax, let go. Dawaj, Trevor. Stay cool, relax, let go. Boom, boom, boom. Chill out, stay cool, relax. Bo ja wierzę w miłość. Miłość spowoduje, że odłożymy broń, politykę, obawy i uprzedzenia i z pomocą miłości wszystko naprawimy.